Dziś pokażemy, jak zrobić mini kino domowe, wykorzystując bezprzewodowy zestaw głośnikowy ZI Sound D5 firmy Creative. ZI Sound to gadżet umożliwiający nam odtwarzanie dźwięku z takich urządzeń przenośnych jak laptopy, iPody, nawet iPhony. Wyposażony jest w złącze Bluetooth, dzięki czemu można połączyć go z innymi urządzeniami bez użycia dodatkowych kabli. Po przytrzymaniu przez 3 sekundy przycisku Connect, Bluetooth zostaje włączony. Sygnalizuje to migająca dioda na obudowie. W tej chwili Z-Sound jest widoczny dla wszystkich urządzeń wyposażonych w funkcję Bluetooth. Połączmy go teraz z komputerem przenośnym. Komputer odnalazł już ZI Sound. Teraz należy ustanowić połączenie między tymi sprzętami. Połączenie zostało ustanowione. Sygnalizuje to paląca się światłem ciągłym dioda. Posłuchajmy muzyki z komputera. Natężeniem dźwięku możemy sterować bądź panelem dotykowym na ZI Sound. Lub za pomocą odpowiednich suwaków w komputerze. Mając zestaw ZI Sound, komputer z dostępem do internetu, telewizor lub monitor HD, możemy stworzyć małe kino domowe. Nie ogranicza nas przy tym wielkość pomieszczenia ani długość kabli, gdyż Bluetooth pozwala na bezprzewodowy przekaz dźwięku w promieniu 10 metrów. To jednak nie koniec możliwości ZI Sound. ZI Sound został także wyposażony w stację dokującą do popularnych odtwarzaczy iPod, a także iPhone'ów. Dzięki niej te dwa urządzenia mogą zostać błyskawicznie połączone. Jak widać, nie potrzebujemy nawet komputera, by słuchać muzyki i oglądać klipy. Jest jednak pewien problem. Jak oglądać filmy, gdy iPhone jest ustawiony w pozycji pionowej? Stacja dokująca ma jedną bardzo ciekawą funkcję. Został umieszczony w niej moduł Bluetooth, który można wyjąć razem z iPhone'em lub iPodem. Dzięki temu możemy słuchać muzyki z przenośnych odtwarzaczy praktycznie w całym domu. Jak Wam się podoba taki zestaw? Na mnie zrobił spore wrażenie. Gdybyśmy jeszcze mieli do kompletu sprzęt do bezprzewodowego przekazywania obrazu z laptopa na ekran telewizora, mielibyśmy już w pełni bezprzewodowe kino domowe. Takie urządzenia są na rynku, niestety nie można ich jeszcze kupić w Polsce. Może uda się je zdobyć do następnych testów. A wracając do zestawu Creative ZI Sound. Wygląda ładnie, brzmi czysto, więc jedynym elementem, który może zepsuć dobre wrażenie, jest cena. 1300 zł za taki sprzęt to kwota, za który można już nabyć wielokanałowy zestaw 5.1. Ale niestety za brak kabelków trzeba jeszcze słono płacić.